Dzień dobry, Lech Majewski. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję, że pan znalazł czas przede wszystkim, żeby o tej porze tak rado się z nami spotkać. No, to jest taka godzina, gdzie zaczynałem pracę, także... Ja zawsze miałem wrażenie, że filmowcy to późno wstają. Ci filmowcy, których ja znam, to bardzo późno wstają. No, to jak się wraca z Los Angeles, to jest problem, ale tak to się wstaje rano. Tym bardziej, że teraz praca nad filmem trwa. Proszę, bo oczywiście bardzo chciałbym o tym filmie porozmawiać. Też skąd tytuł Brigitte Bardot, bo to jest taki tytuł filmu. Jest Brigitte Bardot cudowna, tak? Tak, tak się nazywa film. I bardzo za chwilę o to zapytam. Ale proszę mi powiedzieć, bo przypominałem sobie wczoraj wieczorem pana biografię. I mógł pan kręcić filmy wszędzie. Kręcił pan filmy wszędzie. I mógł się pan na stałe przeprowadzić do Los Angeles, co chyba jest marzeniem większości reżyserów filmowych, czy dużej części reżyserów filmowych. Jest pan członkiem Akademii Filmowej, więc może pan to pewnie zrobić z dnia na dzień po prostu. A jednak kręci pan filmy tutaj i nowy film pan kręci w swoich Katowicach rodzinnych. Dlaczego? No to trochę tak jest, jak Czesław Miłosz mówi, że każdy ma ten swój pejzaż wewnętrzny i ten pejzaż wewnętrzny rozprzestrzenia na świecie, więc... Wydaje mi się, że to jest takie miasto, które było dla mnie pierwszym miastem mitycznym. Drugim takim miastem dla mnie jest Wenecja, bo ja tam pomieszkuję i można powiedzieć, tu się fizycznie... To coś wspólnego z Fellinim? No Wenecja to tak z Fellinim poza Casanową to, to niewiele ma wspólnego. Poza fantastycznym scenariuszem Felliniego, gdzie on... Chciał zrobić taki szaleńczy projekt o Wenecji, gdzie tam między innymi właścicielem kanału, Canale Grande jest Berlusconi, bo przemianowuje Canale Grande na kanał 5 i tak dalej, więc miał taki piękny scenariusz, który nie został zrealizowany. Ale w Wenecji to ja się narodziłem, można powiedzieć, duchowo, czy jako artysta, bo po prostu miałem do czynienia z czymś niesamowitym. Katowice były, gdzie fizycznie wszedłem na świat. Co prawda to się nazywało Stalinogród. Ja do tego się urodziłem na ulicy Armii Czerwonej, także zestaw miałem bardzo mocny. Ale rozumiem, że teraz ma pan w dokumentach już nie jest Stalinogród, tak? Choć teraz się wpisuje w miejsce urodzenia. W metryce aktu urodzenia mam ciągle Stalinogród. No nie tylko ja, ale to całe pokolenie tutaj. Szaleństwo Gustawa Morcinka, który w pewnym momencie po śmierci Stalina tu wszyscy przemianowali wszystko na Stalinogród. Tak. W moim filmie Angelus jest scena, jak właśnie zrzucają tą napis Katowice na stacji i wieszają napis Stalinogród. Także no było, działo się. Jak przesłuchałem te przemowy po śmierci Stalina, to nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać. Coś niesamowitego. Ja, proszę mi powiedzieć coś takiego, jakby pan miał powiedzieć, co wyróżnia Katowice i może Śląsk w ogóle od innych miejsc na świecie, to co by pan powiedział, dlaczego to jest takie miejsce, do którego ludzie, którzy stąd pochodzą, tak bardzo wracają? Trudno jest mi powiedzieć. Wie pan, ja rozmawiałem z Henrykiem Mikołajem Góreckim o tym, że on w pewnym momencie dostał propozycję napisania baletu w Nowym Jorku dla nowojorskiego baletu i dostał piękny apartament w hotelu Plaza. Wwieziono tam Steinwaya. Zaproszono, mówi, chodziłem po parku centralnym, piękny park, w ogóle wspaniałe miasto, żyjące takie. I wie pan, nie napisałem ani jednej nuty. A przyjechałem do Katowic i od razu to strzeliłem. I tak pyta, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak jest? No ja mówię, no prawdopodobnie dlatego, że my tu siedzimy na gigantycznych złożach energii. Czymś, co ja nazywam czarnym słońcem. No bo pod nami są ogromne warstwy drzew, które wzrosły tylko i wyłącznie dlatego, że pochłonęły energię słoneczną. Paradoksalnie musiały wpaść do wody, żeby się zakonserwować. No i pod presją tych tam dziesiątek tysięcy lat, one zczerniały. Także dla mnie paradoksem takim wizualnym jest to, że słońce, które kojarzy się nam z jasnością, skumulowało się w postaci czerni. Jakby swojego energia, przeciwieństwa. Czyli rozumiem, z tego węgla Ślązacy biorą energię po prostu no dla tak, siebie. Tak, no nie czuje pan tego? Nie, ja w ogóle jestem pod olbrzymim wrażeniem
tego, jak, że właśnie nawet zapytam cię o to Marcina Wyrostka, bo się spotykamy na Nikiszowcu, który dla mnie jest w ogóle magicznym miejscem. No tak, to piękne miejsce, to jest... Mało kto wie, że na świecie powstało 5 utopii socjalistycznych. To przełom XIX, XX wieku, w tych mniej więcej koniec właściwie XIX wieku, kiedy niektórzy fabrykanci doszli do wniosku, że... Trzeba zadbać o robotników. Tak. I że w związku z tym trzeba im stworzyć taki, no coś w rodzaju takiego utopijnego konglomeratu budynku, gdzie od kołyski do cmentarza po prostu zamykałoby się życie człowieka. I z tego co wiem, takie dwie utopie powstały: Manchester, Liverpool. Mhm. Jedna koło Strasburga, a jedna to jest ten nasz Nikisz. Mhm. I z 5 wiem, że zdaje się 3 nie istnieją, a koło Strasburga istnieje. Ona jest zadaszona, ma takie atria, niezwykła w ogóle. No i Nikisz. Ale ten, to, co na tym Nikiszowcu uderzyło, ale ja to widzę też w Katowicach, to jest to, że to jest takie jedno z... No w Warszawie tego już nie ma, to poczucie wspólnoty, że ludzie się znają, że się lubią, no że tak. Rozmawiają z sobą. Człowiek idzie ulicą, pani z okna się wychyla, no tak. Dzień dobry panie Kaziu, co to tam tak słychać? To tak jak w Wenecji, no, architektura łączy, jak mamy różną nie architekturę, ma te plomby i tak dalej, to jest tak zwany disjointment. No, ludzie nie mają... Rozdzielenie. Natomiast w takim konglomeracie to trochę taki organizm się tworzy, że to wszystko zaczyna mieć swoje połączenia, takie przedziwne, metafizyczne. Architektura jest bardzo ważna w życiu człowieka, bo my sobie nie zdajemy sprawy, jak proporcje, wymiary, estetyka wpływa w ogóle na nasze samopoczucie. W moim życiu to ważne są filmy bardzo. W pana zresztą też, podejrzewam. Chociaż, między innymi. Chociaż pan tak robi tyle rzeczy, książki, opery, to trudno powiedzieć, co jest dla pana najważniejsze, ale jednak w tej chwili zajmuje się pan filmem i nie tylko kręcił pan ten film w Katowicach, mówi o Brigitte Bardot, cudowna, ale jeszcze na dodatek to jest film, który się dzieje tutaj, tak? Tak, w dużej mierze. No to dzieje się, to jest troszkę moja młodość, to są lata 60., to są Beatlesi, Brigitte Bardot, Simon Templer w telewizorze. Święty. Mamy te wszystkie postacie w filmie, także... Czy jak przeczytałem troszkę o tym filmie, to co pan opowiadał w wywiadach, to po pierwsze mam wrażenie, że to trochę jednak będzie autobiograficzny film. No wszystkie filmy są. Wszystkie filmy są. Podobno. Dlatego ja właśnie bardzo chcę w Jamesie Bondzie zagrać. Właśnie z tego powodu. A to nie o panu? Właśnie kręcą film o mnie beze mnie. Właśnie dlatego tutaj są burzające. Ja myślałem, że te wszystkie odcinki były o panu. No przecież wypisz wymaruj. Jasne. Ale to jest też trochę... Czy skojarzenie, jakie miałem z Różą z Kairu udalena jest słuszne, czy nie? Czy to będzie troszkę film, gdzie będzie taka magia... Nie wiem czego. Magia celebryctwa, bohaterów naszego dzieciństwa, kobiet, w których się kochaliśmy na stronach czasopism kolorowych. No i tej ucieczki od tego czarno-białego, potwornego, propagandowego realizmu, ponurego bardzo, prawda? Mhm. No bo to były zupełnie inne czasy kontrastu. To jest coś niesamowitego, jak jawiła się Brigitte Bardot. To był ten okres, kiedy tak zwana mitologia kultury masowej, ta mitologia w ujęciu Edgara Morena, taka formatywna, ta pierwsza, poza tam Rudolfem Valentino i okresem czarno-białym, ale kiedy naprawdę ludzie poczuli, że to są niejako bogowie świeccy, no, czymś w rodzaju, że Brigitte Bardot stała się Afrodytą, w jakimś sensie tam Elvis Presley był rodzajem Orfeusza, który ta mitologia grecka... 2 tygodnie temu byłem w Graceland. A. U Elvisa. Pokłonić mu się.
Ale on cały czas tam jest Bogiem. No wiem, cały czas. On z tego górnego okna to tam patrzy, kto przychodzi. Oczywiście, że jak tak. Jak powiedział, Bond przyszedł, naturalnie. Się ucieszył. Powiedział człowiek, który tam pracuje, że rzeczy się przestawiają w nocy. I to się przestawiają tak, jak ktoś przysunie toster w kuchni z miejsca, gdzie Elvis lubił, żeby stał, ten wraca na to miejsce. A to jest możliwe, wie pan. Ja różne rzeczy słyszałem o takich właśnie pojawieniach się efektów dźwiękowych osób, które odeszły. Ale proszę mi powiedzieć w takim razie, żebyśmy dobrze zrozumieli, o czym będzie Brigitte Bardot cudowna? Skąd ten, wspomnieliśmy, ta Brigitte Bardot tam będzie, tak? Będzie, oczywiście. No jakżeż by było Brigitte Bardot bez Brigitte Bardot? Było, no, nawet Brigitte Bardot musiała mi udzielić zgody, więc złożyło się szczęśliwie, bo ona okazało się, że zobaczyła w kinie we Francji Młyn i Krzyż i napisała do mnie po tym filmie, że no, że zrobił na niej duże wrażenie ten film i że przeczytała w internecie, że ja napisałem książkę, gdzie ona występuje w tytule. Czy ja mogłem przesłać egzemplarz tej książki do jej biblioteki? Ja napisałem oczywiście, że tak. No i jak pakowałem tą książkę, to tytuł książki jest Pielgrzymka do grobu Brigitte Bardot cudownej. To nie wiem, czy to był dobry tytuł, żeby jej wysłać. Więc jak zamykałem tą paczkę, to tak mi zadrżała ręka i mówię, cholera, zrobię sobie wroga, no. Ale wysłałem tą książkę, albo jej ktoś tego nie tłumaczył, albo zaakceptowała to jako dowcip czy coś. No w każdym razie dostała. W momencie, kiedy zacząłem przygotowywać film, to wydawało mi się, że z automatu ona się zgodzi na to, że ja robię taki film, ale okazało się, że ona napisała, że nie chce być przedstawiana w filmie. Ona nie po to zrezygnowała z kariery filmowej w określonym momencie, żeby być wyciągana na ekran. Ja robi wyjątek, jak jest jej biografia na ekranie, ale tu jest fikcja, więc to mi połamało wszystkie plany. Napisałem taki list do niej, że to znaczy, że nie mogę zrobić tego filmu. I ona jakoś tak chyba ten list ją wziął, napisała mi, że owszem, zgodzi się pod warunkiem, że zaakceptuje aktorkę, która gra główną rolę. No i tam wysłałem jej taką amerykańską modelkę, która fotografuje się jako Brigitte Bardot. Była jeszcze niemiecka aktorka, była szwedzka, która wyglądała podobna do niej i ona wszystkie odrzuciła. A myśmy w międzyczasie zrobili taką próbną scenę z Joasią Opozdą. No i ja wysłałem tą scenę do Brigitte Bardot, ona powiedziała, o ta, może zagrać. I tak to się dziwnie złożyło. Świat mnie ciągle zaskakuje różnymi właśnie takimi dziwnymi decyzjami. A czy wspomniał pan o tym, że te lata, które pan opisuje w filmie, to były te lata, kiedy ta ucieczka... Ja tylko powiem, że tu idziemy taką ulicą Wieczorka. To była taka słynna ulica. W ogóle zaczęliśmy na ulicy Mariackiej. Ja o tej ulicy napisałem w ogóle sztukę, monodram pod tytułem Mariacka 5. To była taka ponura dzielnica, gdzie chodziły takie panie w pewnym wieku. To nie ponura była. No, ale ona wyglądała strasznie ponuro i miała taki właśnie charakter. Mimo, że zamykała ją perspektywa kościoła i miała taką szlachetną nazwę, to co się działo na tej ulicy miało jak gdyby przeciwny biegun. Bo ci ludzie zawsze wiedzieli, że na końcu będzie zbawienie. Mimo tego, co robią w życiu, a teraz każdy grzech można odkupić. Teraz to jest ulica młodych, ulica knajp, ulica nocnego szaleństwa i tak dalej. Także zaczęliśmy tam, a tu idziemy ulicą Wieczorka. To jest bardzo dziwna, bo tu na przykład mieściły się różne takie dziwne. Pan zapytał, co jest w Katowicach. Tu się mieściło stowarzyszenie telepatów na przykład przed wojną. Przed wojną dużo ludzi przyjeżdżało tutaj, bo podobno w tych okolicach gdzieś tutaj z tego węgla też. Centra właśnie energii. Było mnóstwo antykwariatów na tej ulicy, jak pan oczywiście wie, te antykwariaty poumierały. Tak. Wszystko, co dobre, umiera.
Ale mamy za to banki. Czy to znaczy, że znowu wracamy do czasów, kiedy taka ucieczka jest potrzebna i ta symboliczna Brigitte Bardot znowu potrzebujemy czegoś takiego w życiu? Wie pan... No, Wenecja jest pana ucieczką taką? Wenecja jest takim łącznikiem z czymś, co coraz bardziej nam zabierają, to znaczy z pięknem. Mhm. A wie pan, tam w każdej fasadzie budynku, bo oni nie dbali o te trzy pozostałe strony, ale o fasady strasznie dbali, jest zamknięta miłość tego człowieka do budowli. To po prostu flota wenecka była ogromna. Przywozili z każdej strony świata kawałki marmuru, kolumny, kradli wszystko, żeby tą piękną kobietę pod tytułem Wenecja ozdobić. Mhm. Ona była zachłanna, żądała od nich cały czas ozdób. I prawdopodobnie to uczucie, ta miłość do Wenecji, tych Wenecjan, sprawiła, że to wszystko się zharmonizowało, że nie mamy wrażenia, że co prawda przywieźli z różnych części świata różne elementy, a jednak uzyskało to jakiś bardzo jednorodny wymiar. I niech sobie pan wyobrazi, że ja mając 7 lat, pierwszy raz opuściłem Katowice z mamą, bo mój wujek był profesorem w konserwatorium muzycznym w Wenecji. Mieszkał w Mediolanie. A pisał, no on we Włoszech bardzo znany, bo pisał biografię i Pucciniego, i Donizettiego, Verdiego, Jarosław Sandeleski. Mhm. I jego mieszkanie akademickie w lecie było puste. Ja właściwie każde wakacje spędzałem w Wenecji w jego mieszkaniu, bo, że tak powiem, miałem to za darmo. I to jest niesamowite, że wyjeżdżając z tych ponurych, mrocznych, ciemnych Katowic, ja trafiłem do Wenecji i nagle zobaczyłem, że ludzie, budynki, że to wszystko można, że ludzie kochają miejsca, w których są. Mhm. Tu były wielkie portrety, wie pan, Gomułki, Cyrakiewicza, potem Gierka z Breżniewem. No ale nie na tym budynku, tu było coś innego stało. No na tym i na tym. Tu tak? Były po prostu, wie pan, to były takie czasy, że malowali takie 20 metrów na 30 metrów. Czasami artyści jakoś źle namalowali oko albo ucho i była zabawa. Dzisiaj też nazwa reklama wielkopowierzchniowa. No, ale to były takie ponure, czarno-białe, oni wszyscy w garniturach, w krawacie, takie ogromne. Panie Lechu, bardzo dziękuję. Naprawdę, tak mógłbym z panem pochodzić jeszcze trochę parę godzin, żeby pan opowiedział o tym Śląsku. Kiedy premiera filmu? To jest też słynna ulica, ta Młyńska. Tu piękna fasada. Tutaj i gmina żydowska funkcjonowała, jedna z pierwszych. Proszę sobie wyobrazić, że kongres syjonistyczny pierwszy odbył się tu, na tej ulicy. Tak? Tak. No, ciekawe. Tu mieszkał noblistka z chemii, a również przed wojną. Także tu to jest nasączone różnego rodzaju. Musi pan następny film zrobić o historii Katowic po prostu. Ba. Wiele filmów. Wiele filmów jeszcze. Kiedy premiera Brigitte Bardot? Ja myślę, że w przyszłym roku. Teraz mam premierę Doliny Bogów, czyli takiego tam, filmu. Tak, tam gdzie John Malkovich grał? John Malkovich, Josh Hartnett, dziewczyna Bonda, powinien pan ją znać, Berenice Marlowe. Bardzo się świetnie znamy. Jesteśmy w bliskiej przyjaźni. Panie Lechu, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Lech Majewski. Czekamy na film, a do tego czasu oglądamy Felliniego. Okej, dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia.